Daria Zawiałow, nominowana. O nominacji dowiedziała się? Chyba z internetu. Z internetu, ale pamiętasz moment? Siedzę na toalecie, gram w kulki i... Nie, nie pamiętam. Fani mnie oznaczyli po prostu gdzieś tam, że jestem nominowana i wtedy wiedziałam, że o, ale super, ekstra, bardzo miło. Bardzo miło. Bardzo, oczywiście miło. A wygra pani? No nie wiem, to jakby wszyscy mają równe szanse, wydaje mi się, w tej kategorii, naprawdę. Zresztą możesz prosić o głosy, wiesz. Głosujcie na mnie, ej. Nie, myślę, że wszyscy mają równe szanse, artyści są fantastyczni w ogóle, także super. Daria, kochana, ty masz raz, że ogromne doświadczenie na scenie, a dwa, też duże doświadczenie w mierzeniu się też z nie swoimi kompozycjami. Chociażby męskie granie i tak dalej. Twoje początki kariery to programy rozrywkowe, więc też dużo tych coverów wjeżdżało na warsztat, a teraz z Halinką Frąckowiak trzeba było się zmierzyć. To prawda, to nie było łatwe zadanie, ale no staraliśmy się z Agimem, żeby jak najbardziej nasza interpretacja tego utworu pasowała do serialu. Halina stała się Darią. Nie, żeby Daria z Agimem stali się Darią z Agimem. W sensie, że musieliśmy całkowicie wywrócić ten utwór, żeby pasował do mrocznego klimatu tego serialu, bo to nie było łatwe. Utwór jest w oryginale bardzo taki nadziejny i raczej pozytywny, a my musieliśmy zrobić z niego coś tajemniczego, mrocznego, zagadkowego, więc no nie było to łatwe. Na szczęście Agim postarał się na maksa i zrobił genialny aranż, a ten aranż właśnie mnie zainspirował do mojej interpretacji tego tekstu Jonasza Kofty i tyle. I ładne. Dziękuję bardzo. A proszę cię bardzo. Czy u ciebie wszystko ruszy? Czy odpoczniesz trochę tej jesieni? U mnie już ruszyło. 9 października rozpoczęliśmy trasę Wojny i Noce Tour, promującą album, także zapraszam serdecznie na tę trasę, zwłaszcza na koncert finałowy na Torwarze 10 grudnia. O! Warto, będą z nami goście, będziemy mieli niespodzianki, także no, na myśl o koncercie na Torwarze generalnie mam malutkie dreszcze, o tak. Dobra, fajnie, a kto tam będzie? I będą fajerwerki, ognie, miotacze, nie wiem, posypią się gwiazdy z nieba. Tak, miotacze, rydwany takie z ogniami, Kleopatry, faraoni. Faraonki, tak, dokładnie, dokładnie. Nie, myślę, że warto się pojawić, będzie super. Gdzie jest lepszy vibe? Gdzie się lepiej gra? W klubach czy w plenerach? Ja zdecydowanie wolę kluby. Dla mnie zawsze ten czas jesienny i wiosenny, kiedy możemy grać w klubach, jest najfajniejszy. Najbardziej lubię grać w klubach, zdecydowanie. Słuchaj, każdego też się pytam, jak było w Nowym Jorku, bo miałam tutaj takich artystów, co wylądowali na Times Square. Jak było w Nowym Jorku? No cudownie, to było spełnienie marzenia. Jeszcze właśnie widziałam, że przed chwilą o to samo pytałaś moją przyjaciółkę Natalię Schroeder, więc my sobie pisałyśmy SMS-y, że za 60 lat będziemy sobie mówiły, a pamiętasz jak w 2021 byłyśmy na Times Square? Także to jest przeżycie niesamowite. Nie pojechałaś. No nie mogłam, bo były zamknięte Stany, więc... Jak roboty trzeba było jechać. No nie jest teraz łatwo dostać pracowniczą wizę, więc jakby no nie udało się, ale w tym samym czasie, w tym dniu, kiedy byłam na Times Square, były moje urodziny, które spędzałam z moimi właśnie przyjaciółkami na Kaszubach, więc w sumie nie żałuję, bo spędziłam ten dzień naprawdę przepięknie, niesamowicie, bardzo wzruszająco. No, przeżycie na całe życie to zapamiętam, to było niesamowite. Super. Ostatnie pytanie. Masz to ogrom doświadczenia wieloletniego też w męskim graniu. Gdybym w tym momencie ci powiedziała, że tworzysz męskie granie, orkiestra, skład na nowo i wrzucasz tam oprócz siebie czterech artystów. Oh my God. Nie wybieraj tylko ziomeczków tam. Czekaj, Tom York. No. Aż tak mogę mierzyć? Możesz, dawaj, słuchaj. Julian Casablancas. I jednego Polaczka też trzeba dać. A, dobra, jeszcze jednego Polaka. Poczekaj, bo myślę o takich ludziach, którzy jeszcze nie byli na przykład w ogóle w męskim graniu. Jakiś taki super. To może dałabym Matę. Jeszcze jednego. To wziąłem moją przyjaciółkę, o, Natalię Schroeder. O, piękny skład. Tak. Ja myślę, że ale skład. Teraz sobie to wyobraziłam i w sumie niezłe, niezłe kombo. Tego ci życzę, a na koniec życzyć tobie trzeba zdrowia i... Wyprzedanych koncertów. Wtedy będzie... Żeby był sold out. Dokładnie, tak. To tego ci życzę. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.